inicjatywa Tygodnia Kobiet zrodziła się na jednym z naszych comiesięcznych spotkań, czyli w lutym, kiedy debatowałyśmy o tym, jak możemy spędzać nadchodzący Dzień Kobiet, 8 marca, już niebawem. A że jest nas 20 wspaniałych kobiet, pełnych energii, każda reprezentująca inne środowisko, zaczęłyśmy dzielić się swoimi doświadczeniami. Wymyśliłyśmy, że po prostu jeden dzień to jest za mało, żeby świętować Dzień Kobiet. Dlatego Tydzień Kobiet w Opolu, który jest zbiorem wydarzeń w wszystkich możliwych instytucjach kultury. Firmy również odpowiedziały na nasze zapytania. Wszystkie nasze członkinie zaangażowały się w to, aby ten dzień ubarwić mnogością wydarzeń. Na naszym Facebooku Rady Kobiet będzie i jest już wydarzenie, gdzie będziemy publikować wszystkie możliwe informacje na temat wydarzeń, warsztatów, wstępów, zapisów, cały harmonogram, który można sobie śledzić i zobaczyć. Będzie coś dla ciała i dla ducha, czyli na przykład występy artystyczne, koncerty, spotkania. Zainteresowanie Tygodniem Kobiet podmiotów, które chciałyby do nas dołączyć, no przerosło nasze oczekiwania. Nie spodziewałyśmy się, że aż tyle osób i z biznesu, i z organizacji pozarządowych, z uczelni wyższych, aktywistów i aktywistek, że będą chcieli dołączyć do nas w tak krótkim czasie. Czuję w powietrzu, że jest taka chęć i potrzeba, żeby takie rzeczy się działy na taką skalę. Więc tak, ja gdzieś podskórnie czuję, że być może będzie to cykliczne, ale to tylko i wyłącznie zależy od nas wszystkich, nie tylko Rady Kobiet, ale też tutaj społeczności lokalnej w mieście. Galeria jest kobietą, sztuka jest kobietą. Dla nas oczywiste było, że z okazji Dnia Kobiet zorganizujemy jakieś spotkanie. Udało się wpisać je w Tydzień Kobiet i w to, co Rada Kobiet zaproponowała. Natomiast nasze spotkanie może nie tyle jest świętowaniem kobiecości, co rozmową o trudnych tematach. Jesteśmy od roku z wojną za sąsiednią granicą. Na co dzień żyjemy z uchodźcami i uchodźczyniami i postanowiłyśmy porozmawiać o tym tak naprawdę, jakie trudności mają kobiety i też tak naprawdę jak kobiety radzą sobie w tej wojennej sytuacji, bo to one są bardzo często ofiarami, a właściwie często też nie dostrzega się ich bohaterstwa. To one uciekały tutaj do Polski i też jak rozmawiałyśmy o tej formule tego spotkania, to wtedy nagle nam wyszło, że doświadczenia naszych babć, naszych mam, jeszcze na przykład wojenne, że to wszystko gdzieś się składa na pewien obraz. Dlatego postanowiłyśmy porozmawiać o kobietach i wojnie i na taką dyskusję, rozmowę zapraszamy 8 marca o godzinie 18 do galerii.